aby zrobić boksa, w sumie ja korzystam z dwóch sposobów. Albo biorę białą kartkę jako bazę i obklejam ją z dwóch stron, albo dzisiaj skorzystam z tej trochę łatwiejszej wersji, czyli wykorzystam papier i będę oklejała tylko z jednej strony. Ja sobie wzięłam papier Studio 75 Primo 01 i to będzie moje pudełko, a wieczko zrobię z list miłosny 04. Pokażę Wam tylko, jak wygląda, bo akurat mam boksa, którego ja dostałam. Tak wygląda boks, który jest, jakby podstawę ma białą, jak widać tutaj, i jest oklejany z dwóch stron papierem. Tu i tu. My będziemy oklejać tylko od środka, a to będzie nasza zewnętrzna strona. I tutaj też jest akurat białe wieczko, a my wykorzystamy papier, który już jest z nadrukiem. No więc musimy zacząć od tego, że potrzebujemy papier, który jest 30×30 cm. Czyli odmierzamy 30 cm. I ten kawałek musimy odciąć. Najlepiej, żeby to było w miarę dokładnie. Wtedy nasze pudełeczko będzie równe. Po odcięciu tego paseczka odmierzamy drugą stronę, żeby tutaj także było 30. I odcinamy kolejne. W tym momencie nasza kartka ma 30×30 cm. Teraz zajmiemy się bigowaniem. To będzie nasza zewnętrzna strona, także zbiguję ją tutaj, żeby mi się ładnie składała do środka. I bigujemy co 10 cm, czyli odmierzamy 10. Staramy się, żeby to było bardzo dokładnie. Bigujemy. Odwracamy. Odmierzamy 10. Bigujemy. I teraz mamy dwa paski. Jeden tu, drugi tu. Musimy odwrócić tą stronę i zbigować tutaj także dwa paski po 10 cm. Teraz pozostaje nam tylko odciąć rogi i nasza baza będzie gotowa. Mamy tutaj taką siatkę. Mam nadzieję, że jest to dobrze widać. Tutaj są dwa paski i dwa. I w środku uzyskujemy kwadracik. I tu będzie nasze pudełko. To, 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 to i to. A te rogi, tutaj nie chcę ich przekreślać, bo ja ten papier wykorzystam, ale te rogi musimy tutaj odciąć. Ok? Także staramy się, aby to wyszło w miarę dokładnie. I żeby za nie odciąć ani za dużo, ani żeby nie przeciąć pudełka. Więc ja to robię powoli i sprawdzam, jak już jestem przy końcu, czy dojechałam do... Ta linia tutaj wskazuje nam, dokąd musimy dojechać. Już mamy. To teraz odetniemy to i kwadracik nam odejdzie. Można to zrobić nożyczkami, aczkolwiek ja wolę w ten sposób. Widzicie? To nam odpada.
I tak powtarzamy tą czynność na każdym z narożników. Powstała nasza baza. Musimy teraz boki złożyć do środka. I mamy już pudełeczko, które trzeba ozdobić. Zewnątrz zostawię takie, jakie jest. Nie będę nic naklejać, ozdobię tylko w środku. Teraz zrobimy pokrywkę. Pokrywkę, jak już mówiłam, mam 175 list miłosny. I aby zrobić pokrywkę, nasza pokrywka musi być o 2-3 mm większa niż pudełeczko. Pudełeczko ma 10 na 10 cm, więc potrzebujemy... Zaraz pokażę jeszcze tą pokrywkę. Moja pokrywka tutaj będzie miała 10,23, a tutaj wysokość 2,5 cm. Ale lubię też założyć to do środka, więc muszę liczyć, że tutaj potrzebuję 5 cm plus 10 plus 5 kolejnych, więc zaraz to będzie za małe. Więc potrzebuję kwadrat 20,2 na 20,2 cm. Zaczniemy tutaj. 20, może być 2-3, tak, żeby nie było bardzo ciasno. A także w tą stronę 22,3. Kwadracik musimy zbigować. To będzie moja góra, więc biguję od tej strony po 2,5 cm. 2,5 i 2,5, w sumie 5 cm, ale 2 razy po 2,5. Czyli robię 2,5, po czym przesuwam do 5 i biguję. I mam dwie kreski z każdej strony. Okay. Tak wygląda spikowana kartka. No i teraz będziemy to przecinać. Ja przecinam. Zaczynam nie na linii, tylko zaczynam tak tutaj, po takim troszkę skosie, po czym prosto i odetnę tutaj takie coś. To wszystko musi być odcięte. Wezmę do tego nożyczki i Wam pokażę. Czyli tutaj troszeczkę po skosie, nierówno po linii, jadę do złączenia, dalej prosto. Tutaj robię taki dziubek, to będzie miejsce potrzebne do sklejania, to nie musi być ładne ani nic. I tutaj dalej znowu po lekkim skosie do środka. Takie coś mi powstaje, a takie coś mi odpada. I to samo robię z tej strony. Po skosie do momentu złączenia się linii. Prosto. To jest taki malutki skos, tylko po to, żeby nam się ładnie tam wklejało. Znowu robię dziubek, czy jakkolwiek to nazwać. I troszeczkę po skosie do środka. Ok, to samo robimy z drugiej strony. Powstało nam coś takiego. Możemy wszystko pozaginać do środka. I to będzie nasze pudełeczko. W tym momencie należałoby je posklejać. Czyli smaruję najpierw klejem te boczki i składam tutaj równiutko. Chwilę przytrzymuję. To samo robię z drugiej strony.
okej. I tak samo tutaj. Mazałem się klejem. Czekam aż wyschnie. Wystarczy chwilkę potrzymać. Teraz wklejam do środka także te fragmenty. One nam zasłonią te klapeczki i będzie ładnie wykończony w środku. Zobaczmy, czy pasuje na nasze pudełeczko. Widzicie? Oczywiście jak się oklei te ścianki od środka, będą takie mocniejsze i nie będzie się tak rozchodziło. Także jest idealnie. Zaczniemy teraz ozdabiać. Ja sobie już przycięłam 5 kwadracików. Każdy z nich jest 9,5 cm na 9,5 cm i to będzie moja jakby taka podstawa, więc one, każdy z nich pójdzie na ściankę. Oczywiście można ozdabiać wedle życzenia. Ja lubię chyba zachować pewną regularność, więc najpierw przykleję te. Będę także potrzebowała 4 takie kółeczka z falbalką i do tego wezmę tą stronę Primo, 4 takie kółeczka z falbanką i to będą moje spody moich kółek. Przepraszam, nie mogę się wysłowić, więc wycinam 4 takie kółka z falbanką z papierów kropki i to będzie tutaj na każdej z tych ścianek. Do tego będę potrzebowała kółeczka, 3 różowe z tego papieru w róże oraz 3 takie jasne. A dlaczego 3? To powiem po wycięciu. Dobra. Ja sobie tutaj poukładałam. Oczywiście to jeszcze nie jest przyklejone nic. Tak będzie wyglądało. I teraz Wam powiem, czemu 3 kółeczka. Dlatego, że mam po 2 z każdej strony tego samego koloru, po czym te poprzecinam na pół taką falą. Ja użyję do tego wykrojnika, ale można nożyczkami. I różowe jeszcze przyjdą na te, a kremowe przyjdą na te. To za chwileczkę wytnę i Wam pokażę. Mam już moje połóweczki i zobaczcie, różowe przyjdą na te kremowe, a te kremowe przyjdą na różowe. O, i teraz pozostało nam wszystko posklejać. Zanim posklejacie już kółka, to musicie się zastanowić, gdzie chcecie jakieś życzenia, czy nie wiem, imiona, dzieci, czy cokolwiek ma być. Trzeba wziąć to pod uwagę. Ja zwykle zostawiam sobie tam, gdzie życzenia mają być i nie przyklejam od razu, tylko najpierw drukuję coś, wycinam w mniejszym kółku, przyklejam, po czym zasłaniam dopiero tym półkółkiem. Przygotowałam sobie wszystko, czego bym chciała użyć do ozdobienia pudełka w środku. A przede wszystkim jest to kołyska ze skrapińca, która będzie naszym głównym elementem. W tej kołysce będzie spał taki sobie dzidziuś. A także na bokach użyję tej szatki i krzyża. Jest to chyba zestaw chrzest. Jeszcze sprawdzę i na pewno dam linka pod filmikiem. Mam tutaj różyczki z White Orchid Craft różnych rozmiarów, białe i różowe. Wycięłam sobie także gałązki, trochę listków. Pod kwiatkami będę upychała takie kawałki materiału, takiej siateczki.
te różyczki wykorzystam w kołysce jako kołderka, czy tam czy kocyk, cokolwiek. Tutaj mam takie paseczki. To są, te perełki nie są osobno, tylko jest to jakby jedna naklejka. Je będę chciała wykorzystać do zasłonięcia tych tutaj elementów kołyski. Czyli takie coś będę robiła, ale to później pokażę. Mam także kamyki i perełki. A wieczko, na wieczku będzie tylko taka wstążka dwucentymetrowa. Więc zacznę najpierw od sklejania kołyski. Jak już kołyskę mamy gotową, to teraz przydadzą się nasze paseczki. Ja lubię tutaj zasłonić te miejsca. Kołyskę potuszowałam. Tutaj chyba za bardzo nie widać, bo ja użyłam jasno-różowego, ale też troszkę skrzydełko i podusie od mojego aniołka. I teraz wkleję tą kołderkę. Oczywiście można tu użyć wstążki, nie wiem, cokolwiek na co macie ochotę. Ja u mnie akurat najłatwiej jest te różyczki. I także przymocuję trochę tego babysia. A więc kołyskę mamy gotową i możemy ją wklejać do pudełeczka. Słuchajcie, nie chcę, żeby ten filmik był bardzo długi, więc ja już sobie mniej więcej przygotowałam, jak to będzie wyglądało. Nic nie jest jeszcze przyklejone, ale te elementy będę przyklejała na kosteczki, a także dodam bukieciki wszędzie i tak będzie wyglądało wykończone pudełko. Także ja teraz wszystko przykleję i wrócę do Was, jak już wszystko będzie przyklejone. Mam już ukończone pudełko w środku. Teraz tylko pokażę Wam szybciutko, jak ozdabiam wieczko, bo nie chcę już przedłużać tego filmu. Może pokażę każdą. A i jeszcze jedna, wydaje mi się, że ważna rada. Możecie łóżeczko zostawić sobie na koniec, w sensie najpierw ozdobić strony, potem wkleić łóżeczko, ponieważ to łóżeczko ma takie, o, takie małe gałeczki tutaj. I podczas ozdabiania zauważyłam pierwsze kilka razy, ja je po prostu niechcący przetrącałam i mi się łamały. Teraz już bardzo uważam, więc wklejam sobie je od razu i uważam, żeby tego nie zniszczyć, ale jak będziecie ozdabiać pierwszy raz, może łatwiej będzie najpierw boki, a potem łóżeczko. Więc tutaj mamy łóżeczko i kwiatki. Tutaj zaraz ostre kwiatki i gołąbek, krzyż, tutaj
jest i kwiatki, i tutaj ta szatka. Także teraz szybko pokażę jeszcze, co ja zrobię z wieczkiem. Więc takie, jakie zrobiliśmy na początku, przykleję tylko, zanim właściwie przykleję to, to przymocuję do tego kawałka, to jest 9 na 9 cm wstążkę i to będzie taka duża kokarda i to wszystko. Także szybciutko postaram się jeszcze to zrobić i pokażę Wam, jak już wygląda efekt końcowy. Mam tą górę ze wstążką już przygotowaną. Ja niestety, jak widać, nie jestem ekspertem od wiązania wstążeczek. W każdym bądź razie chyba będę musiała pooglądać filmiki na YouTubie. To tylko smaruję klejem i przyklejam do mojego wieczka. Tak wygląda gotowe wieczko. Zamknę teraz jeszcze moje pudełko i zobaczę, czy jest ok. I nasze pudełeczko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że sami spróbujecie coś takiego zrobić. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa!